Cześć, witajcie na kanale Jest Taktycznie. Gramy w grę Darkest Tower. Brniemy cały czas, brniemy w głąb Rosji. Próbujemy ją podbić, próbujemy ją zaanektować. Na chwilę obecną przez tutaj granicę francuską się nie przebijemy. Nie przebijemy się też przez włoskie terytoria. Także jedyne, co możemy w tej chwili zrobić, to kontynuować nasze natarcie. Musimy zwolnić trochę grę, bo nie nadążamy naciskać komunikatów. Tracimy nasze prowincje, ale mówię, wszystko to będzie pikuś po tym, jak podbijemy Rosję, zaanektujemy ją. Będziemy mogli się skupić na innych rzeczach. Na chwilę obecną technologia i cała koncepcja prowadzenia wojen, no, nie pozwala nam na przełamanie linii przeciwnika. Mamy tu chyba austriacką flotę. O proszę. To ciekawe. Także mówię, no, rozgrywka wydaje się być wygrana tutaj z Rosją. Raczej, tak jak mówię, zostały dożynki. Nic tu się ciekawego na razie nie wydarzy. No tutaj trochę się rypiemy na Kaukazie. No tu ponosimy dosyć spore straty, niestety. Ciężko jest się gdziekolwiek przebić. No mówię, to jest pierwsza wojna światowa. To jest pierwsza wojna światowa, więc tutaj jeszcze nie mamy przykładu na taką wojnę mobilną. Nie mamy takiej siły ognia w naszych pododdziałach. Zobaczmy sobie zaopatrzenie na 85. Zróbmy. Produkcję to sobie zróbmy 8-16. Inaczej. Z 5, 10, 15, 20, 25, 30 plus 140 na 50 powiedzmy. To sobie zblokujmy, a tą resztkę, która zostanie, weźmiemy sobie na upgrade'owanie naszych sił zbrojnych, ponieważ no, na chwilę obecną nie prowadzimy jakichś intensywnych walk.
was to rozdzielimy. I tak, wy pójdziecie tu. Pójdziecie tu. Pójdziecie tu, żeby nas tutaj bolszewicy nie odcięli przez przypadek. Dobra, tu nic chyba naszego nie mieszka. Tak, mniej więcej. Zobaczymy później, jak to w praniu wyjdzie. Jak tam sytuacja na zachodzie. Tutaj się nic nie dzieje ciekawego. Tutaj no, ponosimy naprawdę ogromne straty. Ogromne. Myślę, że przerwiemy to szaleństwo. Co tu się wydarzyło? Nowa nacja. Aha, czyli rewolucja w rewolucji. Rozpoczyna się rosyjska wojna domowa. Rostów nad Donem. Armia ochotnicza. Czy my mamy z wami wojnę od razu z urzędu? Nie, nie mamy z wami wojny. Ale słuchajcie, sorry Gregory, ale Rosja w żadnej formie i w żadnej postaci nie będzie współegzystowała razem z nami, więc... Niech się dzieje w tą stronę. Upadnie to, zanim jeszcze zdąży się rozkręcić na dobre. Rumunia jeszcze nie walczy z nami, dobra. Zaraz, czemu my nie możemy z wami walczyć? Wydawało mi się... Wydawało mi się, że jesteśmy w takim razie w stanie wojny.
cały negatywny współczynnik nam się podniósł. Nie wiem, o co tu chodzi. Tylko sobie descent podbiłem, niestety, bardzo wysoko. A nie osiągnąłem żadnego tutaj zadowalającego efektu. Dobra, najpierw zróbmy tak. Zróbmy tak. Bo ja strasznie nie lubię marnotrawić IC. W takim razie wy pójdziecie tu. Nie wiem, czemu gra nie pozwala nam wypowiedzieć wojny, no ale trudno. Nie wiem też, co tutaj robi tyle Austriaków. Mamy nową technologię, kawalerię, wzór 16 rok. Weźmiemy sobie bardzo, bardzo wyprzedzony do przodu, bo aż o 5 lat projekt gospodarczy, podniesienie efektywności produkcji. Tu mamy Rosjan. Coś nam się tutaj po prostu schrzaniło chyba. Coś nam się tutaj zapętliło. Dobra, was też podzielimy, bo to trochę marnotrawstwo tak biegać w takiej dużej ekipie. Te trzy armie to atakują. Jedna tu, wy tu. Jak widzicie, mamy tutaj potężne siły, ale pomimo tego, że naprawdę jest tutaj siła ognia niesamowita, nie potrafimy się przebić dalej. W głąb tutaj sił, w głąb tutaj pozycji. Nie.
Nie ma szans, nie przebijemy się. Zróbmy sobie war propagandę. Spadnie nam dissent. Wzrośnie nam tutaj współczynnik przyrostu siły. Siły żywej, czyli ludzi zdolnych do noszenia broni. No i zaczynają się bunty. Zaczynają nam się bunty, niestety będziemy musieli je tutaj pacyfikować. Co tylko wydłuży nam czas oczekiwania na ostateczną wiktorię. Ale pamiętajmy, ta gra toczy się aż do 90 roku. I tu jeszcze dużo przed nami roboty. Chcemy opanować cały świat. Tak właściwie to chciałbym już ten skończyć sojusz chyba. Nie wiem, czy dalej ciągnąć te przymierze z Austriakami, ponieważ będę chciał opanować cały świat, no ale może z nimi razem. Zobaczymy, na razie tutaj niech nam trzymają. Poza tym też tutaj sporo ich wojska siedzi na granicy z Francją. Może wyjaśnijmy na razie temat. No, cały czas nie mogę wypowiedzieć wojny, pomimo tego, że nalicza mi wszystkie ujemne. Naliczył mi wszystkie ujemne kary, w sensie wzrost niezadowolenia w społeczeństwie. W sumie wy to pędźcie dalej po te punkty zwycięstwa. Na razie Kujbyszew. Dobra, jak tu sprawa wygląda? Archangelsk. Murmańsk. Perm. Momencik, jeszcze technologię mamy opracowaną. Opracujmy sobie szpitale. No dobra, kopiemy się dalej, kurczę, przez te stepy akermańskie.
Rosjanie proszą nas o pokój. No dobra. Wiecie co? Nie chciało mi się z nimi ganiać po prostu. Nie, to bez sensu. A może z sensem? Nie, to bez sensu. Zrobimy coś, co będziemy robić bardzo rzadko lub prawie nigdy. Ale czasem tak się będzie zdarzać. Ta propozycja była bez sensu. Podbijemy ich do końca. Tak w ogóle. Tak w ogóle to ja nabrałem ogromnej chęci zagrania w Hearts of Iron 3. Z tym, że wanilę. Wersję podstawową. Ja nie wiem, czy nie zrobię niedługo serii z Hearts of Iron 3. Jakoś tak mi się zachciało grać. Wiecie co, za łatwo mi tutaj poszło. Jestem zawiedziony. Myślałem, że tych ruskich to się będzie trzaskać dłużej. Jestem taki trochę zawiedziony tym wszystkim w ogóle, jak to się potoczyło. Za łatwo to poszło. Crush them.
Oj, rety, no i nie mogę, chociażbym chciał, nie mogę. Syberia, nowa nacja. Z nimi walczymy, chociaż tu się udało. Już myślałem, że im też nie będę mógł wypowiedzieć wojny. No dobra, działajcie sobie tutaj spokojnie. Następne rewolty. Tutaj mamy niestety tylko dywizje wartownicze. W związku z tym musimy was poprzerzucać. Niestety po save'ie, jak to zwykle gra ma w zwyczaju, poprzestawia nam troszeczkę dystrybucji IC, więc musimy tu sobie to troszeczkę jakoś poukładać z powrotem. Dobra. Sierpuchow. Zobaczcie, nic się na froncie zachodnim nie dzieje ciekawego. Cisza, spokój. Generalnie sielanka. Uzbekistan. W sumie to mogą nie wypowiadać wojny tej Syberii. Nie chcecie? No proszę. Jacy się wojowniczy zrobili, no. Dobra. Nie, to nie. No tutaj trochę bolszewi mieszka. Dobra, wy sobie idźcie w tamtym kierunku. My się tu będziemy musieli pozbierać do jakiegoś ataku konkretnego.
Jak widzicie, Rostów nad Donem nam troszeczkę tutaj zajmuje prowincji. My im wojny wypowiedzieć nie możemy. Dobra, na Kujbyszew na razie. Kirgistan powstał. Dobra, niech powstają te republiki. My będziemy ewentualnie mieli mniej do podbijania. A potem to się jakoś i tak zaanektuje wszystko. Zaczyna mi mierzić powoli. Dobra, słuchajcie moi mili, tu chyba skończymy odcinek. Powiem wam szczerze, nie wiem czy będę dalej to nagrywał, ponieważ no trochę mnie zmęczyła. Zmęczyła mnie ta gra, ganianie się tutaj z tymi wszystkimi partyzantami. Powiem tak, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie dalej oglądać tą gonitwę, czy nie. Jako, że w pewien sposób czuję się zobowiązany dochować pewnych tutaj ustaleń z wami na temat grania, ponieważ pamiętajcie, najważniejsze w graniu jest to, żeby to sprawiało wam przyjemność, tak? Że nie gram, nagrywam, bo coś tam, bo ludzie uważają, że to jest fajne, czy chcę być taki oldschoolowy i w ogóle i będę nagrywał jakieś tam kurcze granie, nie. Macie, z grania trzeba czerpać przyjemność, tak? Taka jest moja zasada. Ja powoli, czy inaczej, gdybym grał bez nagrywania po swojemu, na pewno zwolniłbym czas, poplanowałbym to wszystko jakoś dłużej. Natomiast wiem, że widz to oczekuje takiej jakiejś, nie wiem, wartkiej akcji, zwrotów i tak dalej, coś, żeby się działo. No tu jak widzicie, no co tu się będzie działo? Tu się nic ciekawego nie będzie działo, tu będziemy się ganiać na razie, wszystko będzie nam rewoltować.
Dodatkowo coś się spieprzyło i nie możemy Volunteer Army, czyli armii ochotniczej, zaatakować. Nie możemy im wypowiedzieć wojny. Można też spróbować zagrać stroną rosyjską. W sumie to też by było ciekawe rozwiązanie. Można by na przykład przerzucić się do 1918 roku, kiedy powstaje Polska, i spróbować zagrać Polską. Chociaż to zbyt dynamiczne by nie było. W tym sensie, że byłoby czekanie do 39 i potem w nierówna walka. Miałem kończyć, a jakoś nie mogę skończyć, nie? Kurczę, bo lubię tą grę. Wrzucimy dwie linie produkcyjne kawalerii. Przyda nam się do zwalczania tych wszystkich buntów. Nie wiem, z kim tutaj walczymy, bo tu nie widzę żadnej wrogiej jednostki. No ale cóż, dobra, przerzucimy się tutaj. Może kiedyś dojdziemy. Widzicie, tu się wielka rewolta zrobiła. Ale zaraz spróbujemy to odkręcić. Pojawiło się tutaj sporo Austriaków. Chodźmy do Helsinek i tam zrobimy anty... Albo nie, do Piotrogrodu. I tu zrobimy antypartyzancką służbę. Tu jeszcze się rozwiniemy na północ.
No, żebym ja mógł was anektować, kurczę, to już by było po sprawie. Jeszcze trochę. O. Dobra, zaczniemy troszeczkę romansować z Japończykami. Kto wie, może oni też będą mieli ochotę na kawałek rosyjskiego tortu. Jak widzicie, nasze wojska rozstrzelone są po całym kontynencie tutaj, Europy Wschodniej i już no, do Uralu dochodzą. W związku z czym zaopatrywanie ich w 100% nie jest już możliwe. Cierpimy dosyć duże straty ze względu na właśnie brak możliwości transportowych. Nasze jednostki troszeczkę przymierają głodem, trochę im brakuje amunicji. Inaczej. To wszystko oczywiście jest do połapania i do ogarnięcia, naprawdę, uwierzcie mi. Nie wiem, z kim oni tutaj walczą. Trochę się też pochrzaniło chyba w tej grze. Wiecie co, słuchajcie, umówimy się chyba tak, że ja to dogram parę tych miesięcy, połapię tą Rosję do końca, bo to mówię, tutaj żadnych błyskotrzasków i nie wiadomo jakich efektów się nie ma co spodziewać. I kiedy już uda mi się zaanektować Rosję, włączymy się dalej do gry wspólnie. No chyba, że mówię, chyba, że będzie jakiś tam odzew od was, że no, żebym zrobił to inaczej. Wrzucę ten odcinek niedługo na kanał. Poczekam kilka dni i do was zależy, od was zależy. Jak to się wszystko dalej będzie tutaj toczyło. Dobra, za ten odcinek dziękuję, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce, na razie, pa!